obserwując to, co dzieje się w Europie Zachodniej, już w tej chwili z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że ta grupa imigrantów, bo w ogromnej większości są to imigranci, a nie uchodźcy polityczni, nie integruje się ze społecznością europejską. Niezależnie czy to jest w Niemczech, w Anglii, Francji czy gdzie indziej, tej integracji nie ma. Co więcej, stosują zasadę, że tam, gdzie są ludzie wyznający islam, tam się pojawia także organizowanie życia według zasad Koranu. I to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, o czym przekonują sytuacje, które istnieją w państwie duńskim czy w Hiszpanii. I takie potencjalne zagrożenie może nas, Polaków, spotkać. Przede wszystkim powinniśmy myśleć kategoriami interesu, naszego interesu narodowego, naszej tradycji, naszej historii i pilnować, żeby tutaj nie było zaburzeń w tej materii takich, które by utrudniły funkcjonowanie przyszłym pokoleniu Polaków, a być może już także i nam. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten kongres. Przypominam, 11 czerwca w Poznaniu w Auli Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Wieniawskiej.